Widzowie, właśnie jakiś człowiek The Spinning Snake, przyszedł tu i uznał, że wini to dobra inwestycja. Nie wiem, kim jesteś, człowieku, co masz w głowie, czy w ogóle cokolwiek masz w głowie, ale chłop wykupił winiego do 1.29. Zrobił to od tak. W momencie, kiedy na winie było Multum schodków strasznie dużo. I skasował. Połowę supply'a całego, jaki był, i się zastanawiam o co chodzi. W sensie, jest to osoba na pewno niezwiązana z naszą społecznością. Osoba, która zrobiła to wtedy, kiedy ja już o winim praktycznie nie mówiłem i powiedziałem, że trzymamy go na stagnacji. I jest to dosyć interesujące, gdyż nagle taka oferta została złożona. Jak widzicie, Bajordary pojawiły się na 80 groszach na winim, a ten. W sekundę wyskoczył na dwukrotność. To co jest po prostu tutaj ciekawe to fakt, że to się stało znikąd. Ciekawi mnie czy jest to jakiś sygnał, czy jest to jednorazowe takie odpalenie od, u jakiejś osoby. Aczkolwiek warto śledzić sytuację i szczerze nie mam pojęcia co się wydarzyło. Nie mam zielonego pojęcia co się właśnie stało. Absolutnie żadnego. Aczkolwiek wiemy, że mamy nowego gracza na Winim, który ma go kilkaset. Kupionych za do 1,29 Także tutaj taka ważna informacja Że gdybyście chcieli holdować Znaczy nie holdować tylko e, Longować Winiego drożej To musicie zwrócić uwagę na to, że jedna osoba kupiła Połowę supply'a z dzisiaj Powalone Chore psychicznie, autentycznie